No, to nie będzie zwykły mecz. To nie będą zwykłe mecze. Typowa multiliga na boisku A. A kto jest A? Inter Warszawa kontra Korona Warszawa. Wielkie derby stolicy. Na boisku B. Rozwój Warszawa kontra Świt Warszawa. Drugie wielkie derby. Na Inter ludzi przyszło... Chuj, 4. Na Świt jakoś tak więcej troszkę. Głosujemy, na co idziemy? Tam, gdzie mniej ludzi? Mniej ludzi, no. To na jej Inter. Żeby się trzeci przydał. Podwieczorek i tak się na życie. A jaka dzisiaj kuchnia? Dzisiaj góralska. Dzisiaj góralska. To jest akcja, na tylko boisku bocznym. A tutaj nie ma akcji? Gol. Co? O kurwa. Kurwa. Świt, trzeba brać. Panie, halo studio, mamy gol. Kto tam prowadzi? Świt. Świt. A, to dobrze. Ty masz jakąś anegdotkę o Świcie na pewno. Świt to jest gazowniczy klub sportowy. Gazowniczy, tam wszyscy gazują. I jak kiedyś grali z Turem Jaktorów, że tam w łeb obrył od wszystkich, tam po 12-0 i zainicjowali 1-1. Ja się spytałem do Głaza, czemu było 1-1. Głaz to jest trener, tak? Był trener. I on mówi, wiesz co, bo tam wszyscy wydychany u mnie mieli 1-1, nie? Wydychany powietrze. Patrz, ludzie kolejna akcja nas. O kurwa, jakaś druga bramka tam padła. No, Świt 2-0 prowadzi. Tak. Czy my na pewno wybraliśmy dobry mecz? To jest mecz dla koneserów. Myślę, że to jest lepiej, mimo wszystko. Ale w meczu Interu jeszcze nic się nie wydarzyło. O kurwa! Zjebie. No, zjebie. Nie zjebie. O ja pierdol. Bo ostatnio... Coś tam pisałeś o jakimś meczu we Włoszech, fajnie było. O! O pięknie! W 4/4 lidze we Włoszech był mecz Iga Messina i bramkarzowi się gości chciał sikać. No i tak wiesz, to Messina cisnęła, to Migę cisnęła, nic się nie działo, bramkarz poszedł za bramkę się wysikał. Ale niby to zobaczył, zakomunikował głównemu, nagle patrzy, potem biegnie przez całe boisko i czerwona kartka dla sikającego bramkarza. A jakby się zsikał na boisku? No to, to nie byłoby czerwonej kartki? Chyba nie. No. O kur... No ja pierdolę. Co, to już jest? Przypalmy, no. Już ci wystarczy? No to dużo emocji. No bo sobie. Nie, z Interu. No! Myślę, że to jest przełom tego meczu. Jak przełom Dunajca. Michael broń! A Majlka gra w ogóle? No gra, no kurwa. 3-0. Patrz, gol. O kurwa. Co, a tam bramka była? Dobra, nie. Była, 3-0. Ups. Nie mam żadnych wątpliwości, że braliśmy lepszy mecz. Po przerwy Inter remisuje z Koroną 0-0. Dobra muzyka teraz w przerwie drugiego meczu. Co tam leci? Nawet w przerwie jest ciekawiej, kurwa, no. Jakbyś znał słowa, to by było łatwiej, nie? A nie znam słów! Ja po niemiecku nie potrafię, bo to przecież kierowcy są skurni. Troszkę się pan spóźnił. A wiesz, już że jest są przerwa. A wiesz, że są dwa mecze? Proszę nie przygotować czy... jakąś fraszkę o dwóch meczach. Nie ma co tam się zastanawiać. Freestyle. Na otro. Fraszka o dwóch meczach jest... Nie jest ona z Niecieczy, lecz ze stadionu na obrońców Tobruku w Warszawie. Niedaleko coś tam jest tam schowane w tym stawie, ale nie o tym jest przecież mowa, o dwóch meczach. Murawa jest na stadiona gotowa, tutaj Świt z rozwojem przy Lady Punk Modern Talking Lady grają, Punk. A tutaj w ciszy do przerwy się ciszy szykają. Muszę kurwa kolację. To teraz mała zagadka dla widzów. Co ambasador będzie zaraz jadł na kolację? Odpowiedź to samo co na obiad. No dobra, typujemy wynik końcowy. 1-0 dla Korony. 0-0. Ja 0-0. A mój typ 0-0. Wszyscy spodziewają się naprawdę wielkiego futbolu. Mniej więcej takiego, jaki oglądaliśmy w połowie pierwszej. O kurwa. Sam! No! Ja pierdolę. No to teraz gruby zakład. Kolejne typy. Ty, a ty zadzwoń do mnie o 4 rano. Pan ambasador jutro ma pociąg
rano i musi wstać o 4. Teraz wstanie czy nie wstanie? Myślę, że za to, że wstanie płacą jakieś 10, a że nie wstanie 1,01. Łapał mnie pan, osądzasz. No pewnie, że nie wstaniesz. No. To kurwa pójdę na dworzec i będę siedzieć to, kurwa nad peronie. No. Żeby wam, no, zrobić na złość. Czekaj. Brawo! Brawo. Ale był strzał chyba, kurwa, pierwszy. Szkoda, że nie ma meczów do 4 rano, nie? No, nie, są, ale w Korei. Mamy radę. Ręka! Jaka ręka, kurwa? Ty przysłasek. Pan przed. A już za 28 minut drugiej połowy i doczekaliśmy się dwóch akcji. Ale dobra, w Żabce zawsze można kupić lasagne, jak tu mnie w robocie mówią. Wiesz, co to jest lasagne? 3/4, no. Tak. Dlaczego jest lasagne? No tak u mnie na zakładzie mówią, wiesz, sam. Że w weekend się lasagne, że weekend się lasagne. O kurwa! Ja pierdolę! Tutaj kurde, zadrżała trybuna, bo... Ale... Trzy typy się... mogły nie wejść. Ale panie sędzio, pan nie trzyma akcji. Za długo trwa. Kurwa. A tam co się dzieje? Bo tam już kurwa bramka, tam... No i bramka padła. A my tu kurwa gadu, jakieś pierdoła. Sam! No, samiutek! No. Ale się zrobiło meczycho. Ta akcja Interu. No i... Spokojnie, korona! Na aut! Ratujcie to! Na aut! Spokojnie, ty będziesz kurwa kurs turecki zrobić, a pierdolę, ty byś kurwa był debesiak. Myślę, że byś spadł kurwa z B-klasy nawet. Myślę, że trafiliśmy kurwa wynik. No, no nie, no jeszcze 3 minuty są. Gdybym nawet doliczył pół godziny, to tu będzie 0-0. Lał pod cisem. No kurwa, to jest tak zwane podsumowanie tego zjawiska. Jest! Generalnie ile było? No, dobra, to idziesz po tą flaskę, kurwa.